tvpodkarpacie.pl. W oficjalnym otwarciu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podkarpackie 2018 wziął udział m.in. wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski. Zorganizowana konferencja prasowa była doskonałą okazją do podsumowania działań prowadzonych przez miasto, a ukierunkowanych na inwestycje właśnie w bazę sportową. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Sanok w tym roku królowa, stolica królowej sportu zimowej, czyli wszystkiego to, co się wiąże z igrzyskami młodzieży szkolnej. Sanok, tak jak pan rzecznik powiedział, miasto królewskie, ale miasto także sportów przede wszystkim zimowych. No i troszeczkę lekkiej atletyki chyba jest, tak? Troszeczkę tak. Panie burmistrzu, wydaje mi się, że jest to bardzo adekwatne miejsce do tego, że w jednym miejscu, oczywiście jeśli chodzi o te podstawowe dyscypliny narciarskie, można zorganizować naprawdę imprezę, mam nadzieję, na wysokim poziomie, która przyniesie dużo owoców dla tych młodych sportowców, bo akurat ona się zbiega, ta Olimpiada Młodzieży zbiega się z Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczang. Pamiętajmy, że wszyscy nasi mistrzowie, nasi wielcy zawodnicy, którzy dostali nominację olimpijską, kiedyś uczestniczyli w tych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, zwanych popularnie Olimpiadą. I co ja mogę więcej powiedzieć? Sanok ma coraz lepszą bazę sportową. Tak jak tutaj pan rzecznik wspomniał, buduje się to Centrum Rehabilitacji Sportowej. Będzie miał doskonałe warunki i będzie to perłą Podkarpacia, ale my myślimy także o innych miejscach na Podkarpaciu, ale być może państwo już wiecie, czy nie wiecie, ale Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje tutaj zrobić tą jak gdyby czwartą alternatywną bazę sportów zimowych, bo przypomnę, biorąc od zachodu Polski, to mamy Karpacz, później mamy Wisłę ze Szczyrkiem, mamy Zakopane i tutaj jeszcze mamy Bieszczady, czytaj Sanok i szereg innych miejscowości, które warto wykorzystać, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży, a także sport zawodowców, czyli zawodników, którzy mogą tu mieć doskonałe warunki do przygotowania się do zawodów rangi mistrzowskiej, czy to mistrzostw Europy, świata, czy też tak jak raz na 4 lata to jest Igrzysk Olimpijskich. Dlatego mam nadzieję, że te igrzyska, które tutaj rozpoczęły się, z tego co mam dane, 1100 zawodników, kilkuset ludzi, którzy towarzyszą tym zawodnikom, no jest to imponująca liczba i wydaje mi się, że taka miejscowość jak Sanok, bo nie tylko w Sanoku się te zawody odbywają, wiadomo, że w Zakopanem, wiadomo, że w Krynicy Sanki, w Zakopanem skoki, ale jest to duże wyzwanie organizacyjne i panie burmistrzu, wydaje mi się, że pan podoła temu wyzwaniu, bo wy macie tutaj pozytywny klimat dla sportu i jeśli się chce, to naprawdę można zrobić wszystko, bo jest tutaj bardzo dużo ludzi dobrej woli, przy udziale oczywiście pani marszałek i pana marszałka Ortyla. Będzie to impreza, którą będą na pewno wspominać uczestnicy przez wiele lat, a owoce tych igrzysk, no mam nadzieję, że poznamy jak nie za 4 lata w Pekinie, bo będą w Pekinie, to na następnych igrzyskach, że ci dzisiejsi mistrzowie z Sanoka z 2018 roku pokażą swoją klasę za 4, za 8 lat na tych najważniejszych, na najważniejszej imprezie, jaka odbywa się co 4 lata, czyli Igrzyskach Olimpijskich. Nastąpił ten dzień otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018. Cieszę się i dziękuję panie ministrze, że obdarzono nas zaufaniem, że możemy organizować tą olimpiadę wspólnie z panem burmistrzem miasta Sanoka i wspólnie z samorządowcami z innych miast, którzy też dokładają starań, aby te zawody, które się w ich miastach będą odbywać, aby były przeprowadzone doskonale. Szanowni państwo,
Rzeczywiście Sanok wyrasta nam na taki podkarpacki Pjongczang w dniu dzisiejszym i bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że te osoby, które reprezentują tutaj właśnie Sanoka na olimpiadzie nasz region, czyli zarówno Bachleda Curuś, jak i Michalski, a także Ewelina Marcisz z Korczyny, życzymy im, aby tam osiągnęli znakomite wyniki, a mamy nadzieję, że ci zawodnicy, którzy będą brać udział w tej olimpiadzie, to również w przyszłości pojadą na tą światową olimpiadę. Jesteśmy przygotowani na wszystkie okoliczności. Jak Państwo widzicie, nawet śnieg nam spadł tutaj w tym rejonie, bo przecież w Warszawie śniegu nie ma, panie ministrze. Byłam w dniu wczorajszym, też potwierdzam, już od Mielca śniegu nie ma. Nie było, spadł też. Dzisiaj spadł. Natomiast u nas sypnęło nam akurat na rozpoczęcie pierwszych zawodów, 1 lutego i mamy nadzieję, że ten śnieg się utrzyma, bo zawsze to w takim klimacie, gdy jest biało za oknem, to jest fajnie uczestniczyć w zawodach, a jednocześnie obserwować te zawody. Zatem pozostaje mi życzyć, aby te zawody przyniosły wiele zadowolenia, radości zarówno sportowcom, jak i kibicom, jak i organizatorom. Także pozostaje mi życzyć udanej Olimpiady Podkarpackie 2018. Bardzo się cieszę, że 24. Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych odbywa się w Sanoku. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym Sanok jest taką stolicą sportów zimowych. I tak naprawdę nie tylko w dniu dzisiejszym, bo Sanok to jest miasto kultury, ale Sanok to jest również i miasto turystyki i sportu. I ta infrastruktura, która powstaje we współpracy z panem ministrem tutaj Stawiarskim, z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z Urzędem Marszałkowskim, no jest naprawdę do pokazania. Proszę zauważyć, że w tej chwili tworzymy dwa piękne obiekty. To jest Centrum Rehabilitacji i Sportu i Stadion Piłkarsko-Lekatetyczny. Będzie to uzupełnieniem tej bazy, która tutaj istnieje. Tu jest baza sportów zimowych, tu mamy lodowisko, tu mamy tor do jazdy szybkiej na lodzie. Tu się odbywa 4 konkurencje w czasie tej olimpiady. I panie ministrze, nie ma żadnych obaw, że my nie podołamy ku temu. Już podołaliśmy, bo pierwsza pani tutaj marszałek mówiła o śniegu, że spadł. No ja bym chciał, żeby ten śnieg spadł 3 dni później, bo on spadł dokładnie w piątek, kiedy rozpoczynały się tutaj łyżwiarstwo szybkie na lodzie, na torze długim, które tak naprawdę no, nie ma żadnego zabezpieczenia od warunków atmosferycznych i musieliśmy tutaj naprawdę no, walczyć, ale mamy tutaj kapitalnych ludzi, bo tak naprawdę to nie tylko obiekty, nie tylko finansowanie tych obiektów, ale to są ludzie tutaj. I tutaj na czele z panem dyrektorem Mosiru, panem Tomaszem Matuszewskim, który tutaj jest. Tak to wszystko ustawione, że tutaj nie było żadnego zagrożenia, żeby te zawody się nie odbywały, a śniegu naprawdę na torze do jazdy szybkiej na lodzie było dużo. Podejrzewam, że w niektórych miejscowościach w Polsce to było ogłoszono alert, powiedziano by, no nie mogą się te zawody odbywać. U nas takiej możliwości nie było. Zresztą my tu przeżyliśmy również rok temu, gdy były Mistrzostwa Polskie na sprintach seniorów, gdzie o godzinie 22 w piątek spadło 0,5 metra śniegu i musieliśmy sobie z tym dać radę i tak został przygotowany lód, że wszystkie rekordy tutaj zostały pobite toru właśnie wtedy. Także panie ministrze, my liczymy na to, że na dalszą współpracę z państwem, liczymy na dobre montaże finansowe, bo tak naprawdę te obiekty, które my uruchamiamy, one są już w 40% zaawansowania. One będą realizowane i sfinalizowane w miesiącu wrześniu, październiku tego roku. Takie tempo tutaj mamy. Jak się coś zaczyna budować, to trzeba to bardzo szybko skończyć i wierzę, że przy pomocy z panem tutaj z ministerstwa, przy pomocy pana ministra Stawiarskiego, przy pomocy pana marszałka Ortyla, pani marszałek Kurowskiej i ewentualnie jeszcze tu posłów, którzy nas tutaj wspomagają, damy radę i te obiekty będą, które powstaną, to będzie taka, jak pan minister powiedział, taka perełka, która tu będzie rzeczywiście przyciągała i sportowców, ale i będzie również służyć tutaj mieszkańcom. Ci sportowcy będą tu mogli przyjeżdżać, trenować, będą tu mogli się rehabilitować i wreszcie będą mogli też zwiedzać piękne miasto Sanok, bo miasto Sanok to jest również i miasto kultury i warto tutaj przyjeżdżać, żeby również w ten sposób wypoczywać. Panie ministrze, jak skończymy te dwie inwestycje, które tutaj realizujemy wspólnie, to ja wystąpię i będę chciał, żeby minister wspomógł kolejną inwestycję w Sanoku.
Tą kolejna inwestycja w Sanoku to przynajmniej częściowe zadaszenie toru do jazdy szybkiej na lodzie. To nie taka hala gimnastyczna, taka hala lodowa jak w Tomaszowie Mazowieckim, ale mamy tutaj taki swoisty projekt, żeby doprowadzić do zadaszenia, żeby boki postawić w tym momencie. Środek niech zostanie, natomiast żeby uniezależnić całkowicie ten tor od jazdy szybkiej na lodzie od warunków atmosferycznych. Bo tutaj w tym terenie piękną zimę mamy, ale to wywołuje reperkusje przy zawodach. I jeżeli taka będzie możliwość, będziemy pukać do pana ministra i mam nadzieję, że minister otworzy nam drzwi i przyjmie nas z tym tematem. Panie burmistrzu, szanowni państwo, wszystkie dobre projekty mają szansę na realizację z pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ja sądzę, że te projekty, które robi miasto Sanok, są projektami dobrymi, pełnymi. Podobne projekty wiem, że robi Stalowa Wola, doskonałe projekty. No Rzeszów też nie odstaje, ale w ogóle Podkarpacie jest takim regionem przodującym, jeśli chodzi o nowe projekty infrastruktury sportowej i dlatego ja z optymizmem patrzę. Nie wiem, czy to zadaszenie jest drogie, czy tanie. Jak pan przyjedzie z wnioskiem, będziemy rozmawiać. Już dziękuję, już będziemy przygotować, a najpierw musimy coś skończyć jedno, żeby zacząć drugie, żeby to za dużo zadań nie było i żebyśmy potem nie żałowali, że któryś nie skończyliśmy. A jak minister sportu ocenia szanse medalowe Polaków przed dzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang? Nie wiem, ile będzie medali. Tak naprawdę trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Hura optymizm jest niewskazany, bo możemy spaść bardzo szybko i otrzeźwieć się w lodowatej przerębli, na przykład w Sanoku, ale tak naprawdę my Polacy jesteśmy narodem optymistów, no i każdy z nas wierzy w naszą reprezentację i wierzę w niespodzianki, bo pamiętajmy, że ja już jestem pan wiekowy, 72 rok, ja pamiętam, oglądałem Wojciecha Fortunę w Sapporo w 72 roku. Zdarzają się niespodzianki. Ja chciałbym, żeby skoczkowie stanęli na wysokości zadania i żeby były ze dwie niespodzianki w tych igrzyskach, bo w tej ekipie mogą zdarzyć się niespodzianki. Pamiętajmy, że igrzyska, jak każde zawody sportowe, niosą ze sobą tak zwane coś tajemniczego i coś czasami niewytłumaczalnego. I mam nadzieję, że to coś będzie udziałem polskich sportowców. Już nie będę mówił, jakich w niektórych wywiadach mówiłem, na kogo liczę, na czyją niespodziankę liczę, ale bardzo mi się z tego cieszy, bo o kadrę skoczków nie martwię się, ale chciałbym, żeby była jedna czy dwie niespodzianki. Wtedy będziemy bardzo szczęśliwi i bardzo zadowoleni z tych igrzysk, bo te igrzyska naprawdę są ciężkie, są sprawdzianem, bo od nas są potęgi. No troszeczkę nam MKOL ułatwił z Rosjanami, bo iluś Rosjanów nie dopuścił nawet pod flagą olimpijską, ale są kraje, które przodują od nas pod każdym względem, ale my swoją ambicją i swoim uporem i swoimi umiejętnościami musimy dorównywać się, i w co głęboko wierzę. Sanoczanie kibicują wszystkim sportowcom, a szczególnie jednemu, który jest w tej chwili, mieszka w Sanoku, od czasu do czasu spotyka się z burmistrzem, wiem o jego planach, wiem o jego pragnieniach, z panem Piotrem Michalskim, który będzie startował na 500 metrów i również na 1000 metrów, jest zawodnikiem klubu górniczego sanockiego Górnik i będzie reprezentował Sanok, także bardzo się cieszymy, że Sanok ma swojego reprezentanta w Korei. TV Podkarpacie.pl